Cześć. W dzisiejszym materiale testuję nowe ciekawe urządzenie. Są to słuchawki dokanałowe od firmy JBL, a dokładnie model LifeFlex. Czy warto je kupić? Czy sprawują się w praktyce? Jak brzmią? Czy są wygodne? O tym właśnie wszystkim dowiecie się w dzisiejszym materiale. Ale na samym początku od razu powiem, jeżeli nie lubicie długich materiałów, nie chce wam się też czytać artykułu, który napisałem na blogu, to powiem wam, że ja tych słuchawek bym nie kupił, ponieważ bardzo mi się one ogólnie nie spodobały. Jeżeli już was zainteresowałem takim pięknym, małym clickbaitikiem na samym początku, to zapraszam do obejrzenia tego materiału. Słuchawki do testu wypożyczam od producenta. To jest kolejny materiał z cyklu poszukiwania idealnych słuchawek bezprzewodowych, dokanałowych, właśnie dla mnie. Poszukuję, testuję i sprawdzam, co sam bym kupił. W świecie słuchawek, gdzie rynek jest zatłoczony różnorodnymi markami i modelami, JBL LifeFlex wyróżnia się jako elegancka propozycja od Harman International Industries. Skierowane są do aktywnych mieszkańców miast, którzy potrzebują niezawodnych słuchawek do codziennego użytku i te słuchawki obiecują połączenie jakości, komfortu i stylu. Ale czy naprawdę spełniają te obietnice? Czy są warte swojej ceny? JBL LifeFlex to słuchawki typu AirBuds, które nie tylko wyglądają stylowo, ale także oferują szereg funkcji dla wymagających użytkowników. Słuchawki prezentują się elegancko, z subtelnym logo JBL na bocznej stronie każdego AirBuds, a ich minimalistyczny design jest zarówno nowoczesny, jak i funkcjonalny, co sprawia, że one są po prostu idealne do codziennego użytku, jak i do bardziej formalnych okazji. Nie rzucają się tak mocno w oczy, ale pozostają przy tym dość eleganckie. Słuchawki kupujemy w specjalnym etui transportowym. W tym przypadku jest to solidne, czarne pudełko w matowym kolorze z połyskującym logotypem JBL. To etui nie służy tylko jako schowek, jest również stacją ładującą, która rozpoczyna ładowanie słuchawek natychmiast po ich schowaniu. Co ciekawe, odpowiednie wcięcie w obudowie sprawia, że nie da się ich włożyć odwrotnie, czy też zamienić lewą z prawą słuchawką w etui. Po otwarciu i zamknięciu etui na chwilę podświetlają się na biało paski sygnalizujące stan baterii. Takich wcięć paskowych jest 7, ale tylko 3 mogą się świecić. Warto dodać, że JBL LifeFlex dostępne są w kilku kolorach. Ja testuję czarny mat, ale dostępne na rynku są również niebieskie, srebrne czy różowe. Jednym z największych plusów tych słuchawek jest żywotność baterii. Mogą działać do 8 godzin na jednym ładowaniu i oczywiście krócej z włączoną opcją ANC. A w pełni naładowany etui wydłuża ten czas w sumie o kolejne 32 godziny. 15 minut ładowania pozwala słuchać muzyki przez prawie 2 godziny. Słuchawki są też dość lekkie, ważą niespełna 10 gramów i wyglądają po prostu dobrze, chociaż mogą sprawiać wrażenie dość sporych. Podobają mi się chromowane akcenty, które świetnie wyglądają w zestawieniu z czarnym kolorem. Warto dodać również, że są wodo- i pyłotworne, otrzymały klasę IP54. A jak sytuacja wygląda w trakcie prowadzenia rozmów? Wszystkie osoby, do których zadzwoniłem, mówiły, że słychać mnie po prostu świetnie. Nic dziwnego, w końcu JBL LifeFlex mają aż 6 mikrofonów wychwytujących głos, ja jednak rozmówców nie słyszałem już tak dobrze. I tutaj przechodzimy do minusów tych słuchawek. JBL LifeFlex może i wyglądają świetnie, są dosyć lekkie, etui bardzo sprawdza się w transporcie, czas pracy baterii jest bardzo długi, ale moim zdaniem słuchawki nie sprawdzają się w tym, do czego przede wszystkim zostały stworzone, czyli do odtwarzania dźwięku. I tutaj muszę przyznać, że pierwsza rzecz, która na mnie zrobiła negatywne wrażenie, jest funkcja ANC, czyli aktywne tłumienie hałasu. I tutaj faktycznie mamy 4 dedykowane głośniki, które wychwytują ten szum z otoczenia, ale muszę wam powiedzieć, że w praktyce praktycznie nie ma znaczenia, czy ta funkcja jest włączona, czy nie. Po prostu ona nie istnieje. Jak byłem w ogrodzie i chciałem posłuchać muzyki, to zarówno z włączoną funkcją, jak i wyłączoną funkcją, jak i z kalibracją w aplikacji, po prostu nie było żadnej różnicy. Słyszałem bardziej to, co dzieje się dookoła mnie, jakiś szum, koszenie trawy, jeżdżące samochody, ale praktycznie tej muzyki to wcale nie słyszałem i to mnie trochę zmartwiło. Żeby sprawdzić, czy to nie jest problem na przykład dotyczący mojego urządzenia przenośnego, smartfona, urządzenie dałem do testów również 6 innym osobom, mających różne urządzenia, różne preferencje. No i każda z tych osób potwierdziła nie tylko obawy z ANC, czyli że ta funkcja po prostu nie działa, ale także inne, o których też zaraz powiem. Kolejna rzecz to te słuchawki są po prostu dosyć duże. Nie mają one żadnych gumowanych elementów czy silikonowych, przez co należy je dosyć mocno włożyć do małżowiny usznej. No ale właśnie, przez to, że są tak duże, dosyć słabo trzymają się w naszych uszach.
I tutaj zauważyłem to w trakcie uprawiania sportu. A nawet nie musiałem uprawiać sportu, bo wystarczyło, że po włożeniu tych słuchawek do uszu, że zacząłem sobie spacerować i czułem, jak one po prostu wysuwają się z małżowiny usznej. Jak jeździłem na rowerze, to nawet jedna z nich wypadła mi w trakcie jazdy i musiałem jej po prostu szukać, więc tutaj przez to, że nie mają tych gumowych i silikonowych wstawek, trzymają się bardzo słabo, no i też przez to wymuszają mocne dociskanie słuchawek właśnie do środka naszych uszu, co już po kilku minutach staje się mało komfortowe i nasze uszy nas po prostu bolą. Więc jest to taki dosyć poważny minus, który wpływa mocno na komfort używania JBL Live Flex. I kolejna rzecz, którą warto tutaj poruszyć przy okazji minusów, jest jakość dźwięku. No i tutaj mamy bardzo dużo obietnic od producenta. W końcu słuchawki kosztują kilkaset złotych, 800 złotych w chwili tworzenia tego materiału. To muszę Wam przyznać, że jeżeli mocno nie dociśniemy słuchawek do uszu, co już wiecie, że nie jest komfortowe, to bas w słuchawkach po prostu nie istnieje, podobnie właśnie jak funkcja ANC. Zaczyna się ten dźwięk polepszać w momencie, kiedy te słuchawki dosyć pewnie i mocno leżą w uszach, no ale no, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to dosyć niekomfortowe i długo nie wytrzymamy słuchając muzyki w ten sposób. Więc jeżeli mają to być słuchawki, które towarzyszą nam w trakcie codziennych czynności, no to tutaj moja opinia jest taka, że no one po prostu się do tego nie nadają. Więc jeżeli chcecie wydać te 800 zł na JBL Live Flex, to po prostu przejdźcie się do sklepu, jeżeli macie możliwość, to przetestujcie je, wyjmijcie z opakowania, zobaczcie, czy taka wielkość słuchawek i ich kształt Wam odpowiada, no jeżeli jest możliwość, to po prostu spróbujcie włożyć do uszu i przesłuchajcie jakąś ulubioną piosenkę, a wtedy z pewnością uda Wam się podjąć lepszą decyzję. Mnie te słuchawki nie przekonały i w sumie nawet cieszę się, ponieważ będę kontynuował serię, w której będę dalej poszukiwał idealnych słuchawek na Bluetooth bezprzewodowych z akumulatorkami, z funkcją ANC właśnie dla siebie. Jeżeli macie jakieś pytania poświęcone tym słuchawkom, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach do tego filmu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat JBL Live Flex, zapraszam również do wpisu na bloga. A jeżeli lubicie słuchać mojego grędzenia, to zostawcie lajka i subskrybujcie kanał, bo fajnie, jeżeli te materiały docierają do szerszego grona widzów. Do zobaczenia w kolejnym materiale i trzymajcie się. Cześć!